Siema, siema widzu! Dzisiaj reagujemy na odcinek szkoły z Moniką Kociołek. I jest to odcinek o tamponie. Nie pamiętam już tego odcinka, ale ostatnio był z tego mem na Instagramie. Nastolatka, która ma pierwszy raz okres... Jak ty wyglądałaś? ...staje się obiektem żartów kolegów. Kurde, plama! Mam coś. Ja miałam w ogóle różowe włosy. Ostatnio oglądaliśmy też jakiś odcinek, gdzie wystąpiłaś i chciałam powiedzieć, że naprawdę Monia dobrze sobie radziła jako aktorka. Niedożywione laski, na przykład amerektyczki, nie miesiączkują. Okres to jest najgorsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Ja miałam takie małe ząbki. Ej, a jak ja to, że tu płaczesz? Po prostu nawet teraz, jak to oglądam, to mi napływają łzy do oczu. Ja tak mam, jestem dziwna. Zdesperowana dziewczyna zaczyna się głodzić i słabnie na lekcji. No ja nie chcę mieć okresu. Jeszcze raz pokażę ci swoją twarz. Szkoła. Cicho. Dostała pierwszy raz okres. Jakbyście dostały pierwszy raz okres, to absolutnie się nie przejmujcie, słuchajcie. Bo każdy z was kiedyś dostanie okres i to jest normalne. I każdy ma czas, w którym go dostanie, swój określony. Także jeżeli jeszcze nie masz, to się nie przejmuj. Jeżeli już masz, a twoje rówieśniczki je, to też się nie przejmuj. Nic ty nie zrobisz. Ale jak za długo wam leci, to się przejmuj, bo jak nie, to się wykrwawicie. Boże, się w ogóle... Bo idź stąd. Ja swój pierwszy miałam jeszcze w podstawówce. I od tamtego czasu zawsze dziwnie czuję się w tym. A używasz podpasek czy tamponów? Tamponów. Z podpaską jakoś źle się czuję. Mi mama dała podpaskę. Nieprawda. Chyba coś ci się zmieniło. A nie, teraz już podpasek, no. Ej, to jest dziwne, że ja wiem lepiej, co używasz niż ty. Tak powinno być? Po prostu zapomniałam. Klaudia Szut? Wyjaśnić. Szot! Przecież jakbym miała wielgachnego pampersa. Zobaczysz, przyzwyczaj się. O, patrz, Oliver, Klady, chyba coś pociekło. Patrz, Oliver! Czekaj, zaraz, chodź. O kurde, bez kitu! Zawiąż sobie. A co to było? To była jakaś farba? To były już przygotowane spodnie. Przecież nie mogę tak chodzić cały dzień. Masz spodnie na WF? No mam, przebiorę, ale cała szkoła będzie miała ze mnie bekę. No co ty, zaraz wszyscy zapomną. Czy to musiał być akurat Olivier? Przecież on mi się od dawna podoba. Nie przejmuj się, jak się śmiał z takich rzeczy, to znaczy, że niezły z niego palant. Jak się śmiał, to jest niedojrzałym gówniarzem i nawet nie zwracajcie uwagi na takich. Każdy w szkole jest niedojrzały, uważam. Idź, przebierz te spodnie. Wszystko dlatego, że ta podpaska jest beznadziejna. Cały czas czułam, że mi się coś przesuwa. Mogę ci dać tampon, jeśli chcesz. Jedna Klaudia Szot. Trochę się boję. To naprawdę nie jest takie straszne, jak się wydaje. Ale będę umiała, no wiesz... Oczywiście. To jest banalne. No dobra. Tylko umyj ręce jeszcze. Ale miałam zniszczone włosy. No strasznie. Ale stwierdzam, że wtedy na pewno nie miałaś gustu. Ale to nie ja, bo się ubierałam. No ale te włosy ty chyba sobie zrobiłaś. Ale nie, no ale jak ja miałam rozpuszczone, to jakby to uważam, że ładnie to, ten kolor nie jest wcale zły. Ciekawostka, ja też w prawdziwym życiu dostałam późny okres, później niż wszystkie moje koleżanki. Ale mam zarąbisty pomysł. Jaki? Zaraz ci powiem. Musimy tylko znaleźć jeszcze Zuzkę. Dobra. No dobra, to chodźmy je poszukać. No, spoko. Ej, ja nie wyglądam idiotycznie w tych dresach? Idiotycznie wyglądać w dresach? Tymczasem ja teraz, która chodzi cały czas w dresach. Idealnie na spotkanie prawdziwych kobiet. Na co? To jest właśnie mój pomysł. Ja miałam taką pyzowatą buzię. No strasznie. I oni mi robili straszne fryzury tam zawsze. Szczerze wam powiem, że ja nienawidziłam, jak oni mnie tam ubierali, jak oni mnie tam czesali, jak oni mnie tam malowali. Się czułam tak brzydko wtedy, masakra. Ktoś tam prasę po znajomości dostał chyba. Mogłybyśmy zorganizować takie jakby spotkania dla prawdziwych kobiet. Co wy na to? Że jak? Co miałbyśmy robić na tych spotkaniach? O matko, słuchajcie. Jesteśmy prawdziwymi kobietami. Mamy swoje dorosłe sprawy, problemy. A z kim innym mamy się tym dzielić, jak nie z innymi kobietami? Przecież każda z nas chciałaby się dowiedzieć, jak inne sobie radzą. Na przykład podczas okresu, albo z chłopakami. Klub prawdziwych kobiet. 14-latki. No, mnie to na przykład mega śmieszy, ale okej. Ale czułyśmy wtedy wsparcie, tak? A czy ty teraz się, powiedzmy, że czujesz jako prawdziwa kobieta? Nie do końca. W sensie czuję się jeszcze trochę dzieckiem, ale... Co za pytanie w ogóle? No nie wiem, czuję takie się jak z dupy po prostu. No na pewno, bo ja na przykład... bardziej czuję się jak kobieta niż wtedy, to jest moja odpowiedź. Bo ja na przykład się nie czuję jak mężczyzna taki. No wiadomo, bo to się, że dzieciak gówniarz. Mogłabym opowiedzieć o tym, jak mi przeciekła podpaska. O kurde, co się stało? Co z tym śmiesznego? Nie wiem, mnie śmieszy, jak ona gra. Współczuję ci. Ja kiedyś jadłam na nowym kocu mojej siostry i zostawiłam na nim plamę. Fun fact, ostatnio dostałem propozycję, żeby grać jako policjant w serialu Policjant.
i policjanci? I co Pedruś zrobił? I Pedruś wysłał zgłoszenie, ale mu nie odpowiedzieli. Nie, po prostu za późno wysłałem. Ale gorsze jest to, że to moją plamę widział Olivier. Ten Olivier? Tak, ten. Ten Olivier od Freeza? No i widzicie, ile macie sobie do opowiedzenia. A jakby tak nas tu było parę dziewczyn więcej, to dyskusja trwałaby bez końca. No dobra, to jest spoko pomysł z tym klubem, ale jak my to wszystko ogarniemy? Tutaj w ogóle gra Olivia Misztal też! Misztalowa tu gra? Tak, bo ja sobie z nią tu skręciłam. No tak! Może być na kolejnej przerwie, na przykład w bibliotece. No tak, biblioteka będzie okej. No super. Każde spotkanie będzie miało swoją tematykę. Dzisiaj zajmiemy się okresem. W końcu to pierwszy krok do bycia prawdziwą kobietą, no nie? Super, to ja przyjdę. Fajnie będzie wiedzieć, co inni mają do powiedzenia. Cały czas się martwię tym, że Olivier widział moją plamę na spodniach. I teraz to jest to, gdzie jest chyba ten mem, cio. Ale po rozmowie z dziewczynami trochę mi lepiej. Nadia super wymyśliła z tym klubem dla kobiet. To fajnie wiedzieć, że moje koleżanki mają podobne problemy jak ja. Będziemy się wspierać. I był taki mem, że kiedy dostaniesz jedynkę. Przyjaciółki już... O! Olivia. To jest Olivia Misztal? Tak. W bibliotece. No właśnie, my mamy coś przygotować? Nie musicie niczego przygotowywać. Chcę po prostu pogadać o damskich sprawach. Dzisiaj na przykład o okresie. Każda z nas coś o tym wie. Mamy jakieś doświadczenia z tym związane, którymi możemy się tutaj podzielić. Dzisiaj będzie o miesiączce, bo Klaudia dostała swój pierwszy okres. Nie bardzo wiem, jak z tym w ogóle żyć. Ja dostałam, jak miałam 11 lat, masakra. Kompletnie nie wiedziałam, co mam zrobić, bo nie miałam z kim o tym porozmawiać. A ja dalej nie mam okresu, jako jedyna w klasie. Nie masz się czym martwić. Ja tak bardzo chciałam dostać, a teraz przeciekła mi podpaska i boli mnie brzuch. O matko, to beznadziejnie. Jeszcze zobaczył to chłopak, który... Boże, jak one grają. Jak nie macie z kim porozmawiać o okresie, to zawsze możecie ze mną napisać do mnie. No zawsze możecie... Nie wstydźcie się tego, to jest normalna sprawa, co nie? Nastolatki nie zauważają, że ich rozmowie przysłuchują się Olivier i Maciek, którzy wyśmiewali się rano z Klaudii. Ja używam tylko tamponów. Te są moim zdaniem najlepsze. O, Klaudia, to ci się przyda. O, Dawajcie to i odwalcie się od nas! A ty taka nerwowa, masz okres czy co? Jesteście idiotami, wiecie? Dziewczyny, nie przyjmujcie się nimi. Chodź, Maciek, dziewczyny się na żartach nie znają. Ale to sobie zatrzyma, może poratuję jakąś koleżankę pod siebie. A rób sobie co chcesz. Boże, dobra, może chodźmy już lepiej, co? To jest żałosne. Ja myślę, że chłopaki po prostu chcieli dołączyć do klubu. Ja tak szczerze, jakbym był w takim klubie w szkole, to bym się czuł zajebiście. Ty byś pewnie był tym jednym właśnie, co się śmieje, bo ty byłeś taki... No, ja byłem taki, to fakt. To my lecimy do sklepiku. No, dobra. Dobra, super, pa. Widać, że grałaś pierwszy Widać, raz. Widać, że urodzona aktorzyna. Tak. Ale patrz, jaka miała pyzatą gębę. To jest buła. No. Kochasz jak pączek. I takie małe... I po jakie małe miałam usteczka. Z 2 na 10? Na 10 na 10. No. Można? Można! No ale słuchaj, bo właśnie to chodzi o to, ostatnio wam mówiłam na TikToku, to chodzi o dojrzewanie. Jak ja byłam mała, to ja miałam za tą gębę, w ogóle zawsze byłam najniższa, a jak wyrosłam, to jestem teraz wysoka, mam długie nogi, mam smukłą twarz. Dojrzewanie. Trust the process. Myślałam, że Olivier taki nie jest. On mi się naprawdę podobał, a teraz się ze mnie wyśmiewa. Klaudia, na pewno są fajniejsi kolesie w naszej szkole. No właśnie. Odpuść sobie lepiej tego Oliviera. Wydawał się fajny. Tak, jak go nie znałaś, ale teraz pokazaję, że oni są super. Wiecie co? Kolejne spotkanie musimy zrobić w jakimś bardziej ustronnym miejscu. Tylko nie wiem, czy ktoś jeszcze przyjdzie, czy nie były zachwycone. Oj. Spoko, przekonamy je, że nikt nam nie będzie przeszkadzał. I wiecie co? Możemy założyć tajną grupę na fejsie i tam ustalimy wszystkie szczegóły. Co możemy spróbować. No i świetnie. Na fejsie. Chłopcy niczego nie rozumieją. Dla nich to jest śmieszne, że mamy okres. Nie mają pojęcia, jakie to jest okropne. Ale najbardziej zawiodłam się na Oliwierze. Naprawdę myślałam, że to fajny chłopak. I widzicie? Ja serio miałam takie krzywe usta, nawet jak były naturalne. Dlatego jak są powiększone, to dalej są krzywe. Więc się nie prójcie. Ale najbardziej zawiodłam się na Oliwierze. Naprawdę myślałam, że to... Weź tego Oliwera, wypadł z nim. Planuję do czego wykorzystać tampony, które zabrał dziewczynom. No, ale co? No jakiś kawał lasko, najpierw Klaudii, bo ona ma okres. No i masz jakiś pomysł? Przydałoby się czymś te tampony pobryć, niby są zużyte, co nie? Jakimś czerwonym pisakiem. Co, będziesz z takim brudnym tamponem latał, bo już to jest Klaudii? Nie, debilu, przyczepimy je to gdzieś. W sumie to był świetny pomysł, aby taki... Czajcie, ziom chciał pobrudzić tampon pisakiem. Ale szczerze, to zarąbisty prank. Super prank. Może mi to przyczepić do plecaka jako taki bryloczek. No. Z tym keciupem, nie? Niż z tym pisakiem. Oni nawet spoko grają. Zanim się skapnie, wszyscy zdążą już to zauważyć. No, możemy nawet sygnąć jakąś fotkę na pamiątkę. Kurde, stary, to może być epicka akcja. No. Epicka akcja! Na przerwie kupimy, co nie? Dobra, super.
Janek. Tylko, że oni już kilka razy grali, z tego co ja wiem. Ten gość wygląda jak serio z jakiegoś filmu Hollywood w okularkach. On wygląda jak... Ja wiem skąd. Cicho! Nie ma to jak statek. Nie. Jak on miał? Cicho! Ten w loczkach, nie pamiętasz, nie ma to jak statek? Woody! Boże, Woody. Maciek i Oliwier postanowili zrobić kawał Claudii Shot. O, są. Chłopcy wiedzą, że nastolatka ma dzisiaj okres i chcą przyczepić jej do plecaka tampon pobrudzony keczupem. Śmieszna byłaś. Porozmawiać czy znowu się ze mnie pośmiać? No słuchaj, kurde, nie chcę, żeby ci było przykro, przepraszam. Serio? No. No strasznie głupio wyszło. Wybaczysz mi? Ciul! Po prostu! I on teraz, że przepraszam. Przykre. Dobrze, że na mnie trafiłaś w swoim życiu, naprawdę. Tak traktowana była Monika. No a teraz jest jak naprawdę księżniczka. No nie jak księżniczka, ale... Ale nie jest najgorzej, co? Nie narzekasz. No najgorzej nie. No nie wiem, to było mega chamskie, wiesz? Zresztą my razem z Maćkiem powinniście przeprosić też resztę dziewczyn. Tak zrobimy. No fajnie, to co, zgoda? No, zgoda. Co? Właśnie zrobiła! Zgoda! Ty no, się z niej śmiała, ona... No bo to jest jej crush! No dobra, ale on przepraszam, a ona zgoda. No co za też walnięta baba. Ale super, wiedziałam, że Oliwier to fajny chłopak. No dobra, śmiał się ze mnie i zachował się niedojrzale, ale w końcu zmądrzał i przeprosił. A może ja też mu się... Oni nie mądrzeją! Ej, patrzcie, jaka wiocha! Dziewczyno, ogarniaj tyły! O co wam chodzi? Jeszcze się pyta? Obleśna! Dziewczyno, ogarniaj tyły! Obleśna jesteś! Sam jesteś obleśny! I skończ lepiej do WC, okej? Okay? Z czego się tak śmiejecie? Serio, idź lepiej do toalety i sama się przekonasz. Kochaj, szkoda mi cię. Na korytarzu się ze mnie śmiali. Chyba jesteś trochę przewrażliwiona. Nie, naprawdę. Mówisz, że jestem obleśna i żeby lepiej poszła do toalety. Klaudia, ja już chyba wiem, o co chodzi. Zobacz na swój plecak. O nie. Co to ma być? To jest chyba ketchup. Pewnie tym dwóm debilom znowu zachciało się głupich żartów. Oliwier poszedł do mnie i przepraszam nas za to, że tak się zachowywali. Co za debil, to na pewno on. Nie, to musiał być jego kolega. Jak Oliwier mnie zagadywał, przyczepił mi to. Nie wiem. No wow, skapnęłaś się. Biedna, naiwna kobieta. Kobietka. Muszę się pozbyć tego okresu. Żałuję, że kiedykolwiek go chciałam mieć. Czekaj, poszukam jakichś sposobów na pozbycie się. Chodźmy, proszę cię, chodź. Nie. Oho, wyciągnęła telefon. Może zajdę w ciążę. To jest o wiele większy problem. Boże. Mam coś. Niedożywione laski, na przykład anorektyczki, nie miesiączkują. Serio? Serio. Jest coś tutaj napisane o zaburzeniach równowagi hormonalnej? I najgorsze jest to, że faktycznie takie rzeczy się dzieją na świecie. Że niektóre dziewczyny chcą się pozbyć. Albo specjalnie robią wszystko, żeby zatrzymać, albo żeby opóźnić. Od dzisiaj nic nie jem, jakoś dam radę. Okres to jest najgorsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. I zrobię wszystko, żeby już go nie mieć. Biedne dziewczę. W życiu bym tak nie zrobiła. A ciekawe, czy już jej się udało pozbyć tego okresu. Muszę się jakoś pozbyć tego ohydnego okresu. To przecież jest tylko kilka dni wytrzymasz. Że miesiąc znowu się będę męczyć? O nie. Jestem w szoku, jak dobrze ty tu grasz. Jak naturalnie się ciebie ogląda. Naprawdę, gratulacje, kochać. Chciałabym zobaczyć ciebie teraz. No, teraz by było dużo lepiej, myślę. Co by na to, żebym zagrała w serialu z Netflixa. Jak zaczniesz się godzić, to może nie będziesz miała okresu, ale twój organizm będzie słaby, niedożywiony. Dobra, już się tak nie wymądrzaj, i tak nie zmienię decyzji. Dobra, weź tym sklej. Jesteś już patuską znowu. To daj mi spokój. Jak powiedziałeś daj mi spokój, to mi się przypomniała Wersow, jak mówi. Daj mi spokój! Musimy ją jakoś przekonać, żeby dała sobie z tym spokój. Wiem, ja z nią gadałam, ale ona jest okropnie uparta. To nic nie da. Ale musimy jej pomóc, to jest nasza kumpela. No dobra, no to spróbujmy. To jest w sali, chodź. No to chodźmy. No i takie przyjaciółki to są przyjaciółki. Ta po lewej od początku odcinka było widać, że ona jest dobrą osobą. Szkoda, że w prawdziwym życiu nie mam takiej. Ale masz mnie, który mi dzisiaj 3 razy już doprowadził do nerwicy. Jak 3, tylko 2. Muszę szybko schudnąć, nie? No nie wiem, czy tak musisz, ale nic nie jesz, tak? No ale to chyba za mało, będę za wolno chudła. Klaudia... Bitch. Przydałyby mi się jakieś tabletki odchudzające. Może by to wszystko przyspieszyły. A to jest... Chyba totalnie zwariowałaś. To jest bardzo niebezpieczne. Moja mama kiedyś stosowała takie tabletki i bardzo źle się po nich czuła. Serio, a masz jeszcze w domu te tabletki? Źle się po nich czuła. A masz jeszcze te tabletki? Boże! Nie wiem, poza tym nawet jakbym miała, to i tak bym ci ich nie dała.
Myślałam, że chcesz mi pomóc. No bo chcę, ale nie tak. Dobra, widzę, że macie mnie gdzieś. Właśnie, i to jest bardzo ważne, jeżeli czasem jakaś bliska wam osoba nie jest zgodna z waszą opinią i wam coś doradza innego niż wy chcecie, żeby wam doradziła i ma inne zdanie, to nie jest tak, że ona was nie wspiera. Jestem taka głodna, że zaraz umrę. Od wczoraj nic nie jadłam, dzisiaj też. No właśnie, kiepsko dziś wyglądasz. Nic mnie to nie obchodzi, nie chcę mieć tego okresu. Tak mi dzisiaj boli brzuch, że masakra. Ja wiem, ale to wszystko przejdzie. Serio chcesz się tak męczyć i głodować? Bardziej mi męczy okres. Klaudia, naprawdę źle wyglądasz. Chodźmy do sklepiku, zjesz coś. Przecież wiesz, że nie mogę. O co chodzi? Pani profesor na nic nie je. Głodzi się od wczoraj, żeby nie mieć okresu. Cicho bądź. Ale 60. Jo. Ale to dobrze, że powiedziałam. No tak, dobrze. Nie, ona co sobie wymyśla. Klaudia, nie kłam, ty jesteś mega słaba, ty nic nie jesz. Chodź. Co to za sukienka Batman? Dziękuję bardzo i zamknijcie klasę. Dobrze. Chodź. Proszę. Barbara Gruszka jest zaniepokojona stanem uczennicy. Chce się dowiedzieć, co się dzieje z Klaudią. Jaka... Co? Umywalka była tam fajna. Masz coś do jedzenia, Klaudia? Klaudia? Nie dość, że ma okres, jeszcze nie je. To prawda, że się głodzisz? Nieważne. Zrozum, że chcemy ci pomóc, ale nie zrobimy tego, jeżeli nie powiesz, o co chodzi. Dam sobie radę sama. Proszę, soczek. Wiesz, że sobie mogłam pić ten soczek? Był pyszny. Dobrze, to w tej sytuacji zadzwonię do twojej mamy. Nie, proszę. To już wolę wszystko powiedzieć. Dobrze, ale najpierw napij się soku. Proszę. No, słucham. Jak się oblizała. Bo ja dostałam wczoraj pierwszy raz okres. I na początku nawet się z tego cieszyłam. Ale później przeciekła mi podpaska i cała szkoła się ze mnie śmiała. Dobrze, rozmawiałaś o tym z którymś z nauczycieli? Nie. Przebrałam się i myślałam, że wszystko będzie w porządku. Ale chłopcy przyczepili mi tampon do plecaka i znowu wszyscy się ze mnie śmiali. Poczekaj, i w związku z tym przestałaś jeść? Tak, przeczytałam w internecie, że niedożywione dziewczyny nie mają okresu. Klaudia, powinnaś jak najszybciej coś zjeść. Przecież wiesz, że głodówka prowadzi do utraty elektrolitów, witamin, a to... I życia. Naprawdę powinnaś się cieszyć, że rozwijasz się i stajesz się kobietą. Ja wiem, że jest ci przykro, że stałaś się obiektem żartów, ale zrozum. Okres jest czymś normalnym i nie powinnaś się tego wstydzić. Ona była tak blisko mnie strasznie, że aż mnie to tak niekomfortowo. No poważny problem miała Klaudia Szot, szczerze bardzo jej współczuję, no. I bym ją ukochała, gdybym tam była. Ja tylko zmierzę ciśnienie i możecie iść. A po drodze powiesz mi, którzy to koledzy zrobili ten dowcip. No właśnie. Zakapowałaś ich? Będą mieli przesrane. I zakapowałaś ich? No. Ty 60 kolejna. Przestań, nie mów tak. Kapuś jesteś. Nie mów tak. Kabel. Chciał wyleczyć złamaną rękę kapustą. Kapustą? Co? Klaudia po rozmowie z nauczycielką i swoją mamą zrozumiała, że okres jest czymś naturalnym dla kobiety i nie musi się go wstydzić. Oliwier i Maciek zostali ukarani przez Barbarę Gruszkę. Dotarło też do nich, że bardzo skrzywdzili koleżankę swoimi żartami. Cześć dziewczyny. A wy co tutaj robicie? Słuchajcie, chcecie się z nas ponabijać? Nie, rozmawialiśmy z Gruszką, no i doszliśmy do wniosku, że chcemy dołączyć. Skórz, nasze słowa nie było złe. Chcieliśmy was przeprosić. No. Super, ale nie bardzo nas to interesuje, prawda dziewczyny? No ale bardzo nam przykro. Nie bardzo nas to interesuje. Bye, bitch. Dobra, no to cześć, miłego spotkania. Ci koledzy są niemożliwi. Ale dobrze, przyszli nas przeprosić. No w sumie, dobra, to która opowiada swoją pierwszą historię? Dobra, to ja. Daję. I co powiedziała? Chcę wiedzieć. Było cięcie. Dobra, czyli to już jest chyba koniec. Twoją rolę oceniam jako bardzo fajną rolę. Grałaś pierwszą planową rolę. Widzisz, i ten... dostałam aż 300 zł za tą rolę. Ile? Chyba z 400, nie, z 500 może. Fajna to była przygoda, jeżeli chcecie więcej odcinków, żebyśmy pooglądali. A jest? No jeszcze tak, w szkole jest chyba jeszcze jeden albo dwa i w szpitalu są chyba 4. U, szpital bym obejrzał. Szpital też bym obejrzał, tam się dzieje. Dobra, to robimy tak, 10 tysięcy łapek w górę i oglądamy szpital. Tak. Widzowie, dziękujemy wam. Dziękujemy. Trzymajcie się, pa pa.